Bardzo dziękuję. Bardzo dziękujemy też za zaproszenie. Temat ważny, potrzebny i bardzo istotny jest, aby o nim rozmawiać i dyskutować. Więc bardzo się cieszę, że w tym znakomitym gronie będziemy mogli o tym dzisiaj porozmawiać. Ja przyniosłam ze sobą książkę pani Małgorzaty Włodarczyk, Architektura lat 60. w Krakowie, żeby właśnie zacząć od takiego mojego wspomnienia. Ja pamiętam, że kiedy ta książka się ukazała, to był 2006 rok, to wywołała po prostu falę rozemocjonowania wśród studentów historii sztuki. Być może wśród studentów architektury również. Ja akurat jestem historykiem sztuki i pamiętam, że wywołała naprawdę wielkie, wielkie emocje, bo to był rok 2006 i w przeciwieństwie do tego, co obserwujemy dzisiaj, jeszcze ta architektura cały czas czekała. I książka właśnie pani Małgorzaty Włodarczyk była moim zdaniem takim pierwszym krokiem, który ośmielił do pytania o tą architekturę, do przyglądania się tej architekturze. Dzisiaj sytuacja już prezentuje się zupełnie inaczej. Ja przed tym spotkaniem zrobiłam taki pobieżny dosłownie research na samym Facebooku i doliczyłam się naprawdę kilkunastu profili budynków, to znaczy większość właśnie ikon architektury lat 60., jak nie wiem, Okrąglak w Poznaniu, czy Pszczółek Rochowski, mają swoje własne profile, niemalże jak sławy, jak gwiazdy. Jest cała masa stron, można powiedzieć, interwencyjnych, które zrzeszają miłośników i wielbicieli tej architektury i którzy chcą ją bronić. Natomiast to jest właśnie ten stan dzisiejszy. W 2006 jeszcze byliśmy przed tą falą i dlatego chciałam się spytać pani Małgorzaty, jakby jak... Co panią urzekło w tej architekturze i może niech to będzie takie otwarcie tej dyskusji, żebyśmy porozmawiali o jej walorach estetycznych i o tym, co takiego w tym powojennym modernizmie jest, co właśnie nas zachwyca, co nas interesuje. Odpowiedź na pytanie, co mnie urzekło, jest dość trudna, ponieważ architektura urzeka mnie w całości, to znaczy niezależnie od okresu i stylu, jeśli znajduję w niej coś ciekawego i urzekającego, to mnie po prostu urzeka. Ten temat podjęłam, ponieważ mnie zaciekawił jako temat nierozeznany, czyli ciekawość badacza, ciekawość człowieka i osoby, która na co dzień styka się i stykałam się wcześniej z obiektami powstałymi w tym czasie, czy to obiektami użyteczności publicznej, czy mieszkalnictwa, bo wystarczy wspomnieć szereg przepięknych, już nielicznych zachowanych chociażby domów czasowych, czy szkół wyższych, które przykuwają uwagę swoim detalem zewnętrznym, sposobem kompozycji elewacji, sposobem kompozycji bryły, rytmiką, detalem. To są rzeczy, które są ciągle jeszcze żyjące wśród nas. Ja się śmieję, że dzięki jak gdyby ubogości niektórych instytucji pewne obiekty się przetrwały do naszych czasów i zachowały. Ja Państwu podam przykład taki najbliższy, który urzeka do dzisiaj. To jest tutaj na zapleczu szkoła muzyczna, którą Państwo macie z przepiękną mozaiką wielkoformatową, z tektoniką ściany sali koncertowej, tej dużej sali, ale co więcej, no nie wiem, czy w tym momencie jeszcze jest, bo nie byłam, ale rok temu jeszcze były zachowane w pełni wnętrza z detalem wykończenia chociażby szatni, czy z małej sali koncertowej, nawet dużej sali. Także nieliczne takie obiekty pozostały i one urzekają swoim warsztatem. Trzeba pamiętać, że obiekty powstające umownie w latach 60., można powiedzieć, że to jest 56-70, taką cezurę się najczęściej przyjmuje, aczkolwiek powstawały obiekty już w 54-55 roku niektóre w Polsce. Ale powiedzmy taką najbardziej umowną cezurą jest 56-70 te lata. I tą architekturę projektowali przedwojenni architekci w większości, którzy zdobywali wiedzę i doświadczenie w czasach międzywojennych. I ten modernizm, jak gdyby płynnie można powiedzieć w ich umysłach, przedwojenny przepłynął do czasów
powojennych, czyli podwiżowych, bo pierwsze obiekty w duchu modernistycznym powstawały przed 1949 rokiem również w Polsce. Była to częściowo realizacja projektów jeszcze przedwojennych, częściowo, które były kreowane już po wojnie. Ja patrzę tak, przepraszam Państwa, tego obiektu już, może niektórzy Państwa pamiętają, jak on wyglądał kiedyś. To jest elewacja, dawna elewacja Akademii Pedagogicznej, czy obecnie, dobrze, Akademia Pedagogicznego, Uniwersytetu Pedagogicznego obecnie. Skomponowana przez architekta przedwojennego Stanisława Juszczyka, który jak plotka głosi, samą tą elewację komponował przez rok. Udało się ją zepsuć w moment przy okazji termoizolacji i wymiany okien. Natomiast tego samego autora, i to też Państwu powiem jako przykład, jak można czasami uchować i ochronić architekturę w pewien sposób nieświadomy, tego samego projektanta jest budynek Akademii Rolniczej, czyli to jest obecnie Uniwersytetu Rolniczego przy Alei Mickiewicza, i tam już nie udało się zepsuć podziałów okien, ponieważ są prefabrykowane te podziały. Tego się już nie dało rozbić. Tu były nieprefabrykowane, tam były prefabrykowane. To taka ciekawostka. Tyle może, nie chciałabym przedłużać. Nie, oczywiście. Myślę, że tutaj mamy bardzo wiele tematów do poruszenia. Czyli jakby właśnie ta rytmika, detal wnętrza i to piękno tej modernistycznej architektury jest z pewnością bardzo pociągające. A czy dla Pana architektura modernistyczna właśnie niesie ze sobą taki ładunek? Ja tutaj pozwolę sobie zacytować jeszcze, tak zwracając się do Pana, znalazłam taką sylwetę na portalu Sztuka Architektury, gdzie jest Pan określony jako modernista z krwi i kości. Tak więc czy mógłby Pan rozwinąć, czy czuje się Pan modernistą z krwi i kości? Przede wszystkim witam serdecznie, dzień dobry, dobry wieczór. Ja przede wszystkim chciałem powiedzieć dwa słowa do tego, co Małgosia robi. Ja uważam, że robi niezwykle wartościową rzecz. Te książeczki, które napisała, jedne większe, drugie mniejsze, które dokumentują to, wszystko, co w tym okresie zrobiła, a zrobiło się w architekturze, ja jestem pełen szacunku i naprawdę nawet nie wiem, skąd to się wzięło, ale nagle zaczęło się pojawiać takie opracowania i jest to bardzo, bardzo wartościowa rzecz. Oczywiście ja mam problem pewien z tym, bo akurat ja stoję czasem po drugiej stronie i jestem tym, który przerabia tą architekturę. Postaram się później wytłumaczyć, dlaczego to jest absolutnie nieuniknione i to nie jest kwestia woli, czy się chce, czy się nie chce, tylko to jest problem znacznie szerszy, wręcz powiedziałbym problem ustrojowy, bo inwestycje są też elementem ustroju polityczno-społeczno-gospodarczego i jakichś wyborów dokonać musimy. Z Małgosią współpracujemy od bardzo dawna, jeszcze z czasów studiów. Oczywiście nie studiowaliśmy razem, bo Małgosia jest znacznie, znacznie młodsza, zresztą to widać jak każda kobieta, ale pamiętam, jak zaczynała uczyć się architektury. Ja już chwilę tam byłem na tej uczelni. Myślę, że do tego modernizmu to wrócę, bo bym wielce był kontent, gdybyśmy mogli rozmawiać, a nie żeby to były takie jakieś wynurzenia czy wykłady, bo w moim przekonaniu architektura to jest w ogóle sposób bycia i to jest rzecz, która jest dla ludzi. To nie fanaberia architektów, historyków sztuki. Tylko ludzie się mają w tym czuć dobrze i być zadowoleni. Teraz jak to jest zrobić? Jak to zrobić? Skąd wziąć pieniądze? Jak to? To jest następne, zupełnie inne zagadnienie i właśnie wielokrotnie bolesne, nawet w przypadkach architektury z czasów przeszłych, którą czasem warto by zachować. Nie zawsze się da, ale wrócimy do tego.
No odpowiem tylko zdaniem tak, ja się czuję w tym sensie związany bardzo z architekturą modernistyczną, zawsze tak było, bo nigdy nie starałem się, żebyśmy dekorowali, robię tylko, żeby to były jak najprostsze rozwiązania, czyli jakby w tym nurcie można rzec, staramy się czasem nieśmiało, może nieudolnie poruszać. Tak, no ta prostota modernizmu to taka ważna cecha. Mnie jako historyka sztuki też właśnie zawsze jakby leży to tym bardziej na sercu, że ta prostota wymusza pewne specyficzne podejście do tej architektury, to znaczy trzeba być właśnie bardzo, bardzo uważnym, żeby jej nie zepsuć, nie zaburzyć proporcji, dbać o materiały. Tutaj w tej książce też pojawiła się taka, ja przepraszam, że tak cały czas do niej wracam, ale myślę, że to jest po prostu bardzo jakby taki dobry przykład. Tutaj pojawiła się taka też część przed i po, to znaczy zdjęcia obiektów, jak wyglądały przed modernizacją, przed jakąś ingerencją i jak wyglądają później. I niektóre przykłady zaskakują wręcz taką prostotą, jak niewiele można zmienić, żeby zepsuć wszystko. To jest bardzo dla mnie uderzające, więc chciałam się jeszcze spytać, zanim oczywiście przejdziemy do rozmowy, bo też chciałam tutaj zaznaczyć, że jak najbardziej mam nadzieję, że uda nam się dzisiaj właśnie zrealizować postulat debaty, czyli faktycznie debatować. Natomiast chciałam jeszcze spytać panią też z racji pełnionych funkcji w ICOMOS-ie, jest pani przewodniczącą Komisji Architektury XX wieku, o kwestię właśnie ochrony tej architektury, jak to wygląda, a jak być może powinno wyglądać. Zanim odpowiem na pani pytanie, to dziękując za ciepłe słowa ze strony kolegi, to rzeczywiście przypomniałeś mi, Marku, o jednej rzeczy, a mianowicie jako Stowarzyszenie Architektów Oddział Krakowski SARP od 2 lat wydajemy takie mniejsze książeczki poświęcone poszczególnym grupom tematycznym i tu też patrząc na pana dyrektora mi się przypomniało, jedna z nich poświęcona jest Nowej Hucie. Z tymi książeczkami można się zapoznać w oddziale krakowskim SARP Plac Szczepański 6. Jedna z tych książeczek jest poświęcona, jak powiedziałam, Nowej Hucie. Pierwsza z nich dotyczyła w ogóle architektury w Krakowie okresu 56-2000, chyba się pamięć nie myli. Kolejne dwie ukazały się jako poświęcone Podgórzu, dwóm miastom Krakowa, Kazimierzowi i Podgórzu. Czwarta z nich została poświęcona osiedlom krakowskim okresu PRL-u lat 45-1990, czyli tego okresu PRL-u, o którym rozmawiamy. I teraz są w przygotowaniu dwie kolejne, jedna poświęcona kościołom i obiektom sakralnym okresu PRL-u 45-90 i takim obiektom, które do tej pory nie znalazły miejsca w tych takich uszeregowaniach tematycznych pod ogólną taką nazwą na obrzeżach Starego Krakowa. Także polecam Państwu, jeśli Państwo interesujecie się tą tematyką w takim kontekście, to również te takie archiwalia. Natomiast wracając do pani pytania. W dziedzinie konserwacji nastąpiły ogromne, w ogóle w podejściu konserwatorskim na przestrzeni ostatnich kilku lat ogromne zmiany. Sprowadzają się one w skrócie, żeby Państwu właśnie nie zabierać czasu, nie pozbawiać możliwości rozmowy. Sprowadzają się mniej więcej generalnie jako do tego, że odchodzi się od pojęcia takiego, do którego jesteśmy przyzwyczajeni umownie, pojęcia zabytek na rzecz szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego. Przekłada się to zarówno na prawodawstwo, jak i na tak zwaną myśl konserwatorską. W tej ochronie i opiece nad zabytkiem, a nie takim poprzednim zachowawczym myśleniu, jest właśnie takie myślenie, że trzeba uwzględniać zmieniające się czasy, ekonomikę, wpływy teraźniejszości na przyszłość, czyli jak gdyby nie tylko polityka konserwatorska jest polityką zachowawczą, ale traktuje spuściznę jako dobro dodane do inwestycji. I myślenie konserwatorskie idzie w kierunku łączenia myślenia zarówno takiego ochronnego, jak i myślenia przyszłościowego. To tak w generalnym skrócie, żeby nie rozwijać doktryn teorii obecnie panujących. Jeśli będzie taka potrzeba, to oczywiście z przyjemnością rozwinę. Tak, czyli jakby przechodząc właśnie do naszego tutaj już właściwego tematu. Tytuł tej debaty brzmi Burzyć czy chronić. Bardzo myślę, że ostro postawione
pytanie. Mnie bardzo też jakby ujęło tutaj, jakby pracując nad tym tematem, takie zdanie, które znalazłam w postulacie grupy stowarzyszenia, które zajmuje się powojennym modernizmem. Jest to stowarzyszenie utworzone przez studentów w Warszawie i oni na swojej stronie internetowej mówią: jesteśmy grupą łączącą zainteresowania z pogranicza architektury, historii sztuki, antropologii, polityki i historii. Tematyka powojennego modernizmu jest dla nas punktem wyjścia do szerszej refleksji na temat współczesnej estetyki i rozwiązań dotyczących przestrzeni miejskiej, urbanistyki i funkcjonowania społeczeństwa. I to jest dla mnie taki sygnał, że jest jakiś fenomen w tej architekturze, że ona sprawia, że młodzi ludzie, bo też patrząc po datach urodzin, tutaj akurat wszyscy członkowie tej grupy powojenny modernizm zdradzają swoje daty urodzenia i to są przede wszystkim ludzie urodzeni na samym początku lat 90., 92., 94. rok, że ci młodzi ludzie znajdują w tej architekturze jakąś taką siłę, jakąś taką energię, która wydaje im się dobrym początkiem do dyskusji o współczesnej przestrzeni, o ładzie, estetyce miasta. Tak więc w takim razie, co jest takiego w tej architekturze, że ona jednak z jednej strony tak fascynuje, a z drugiej strony no jednak boli i jednak chcielibyśmy się jej często pozbywać. Mamy przykłady budynków, które nie przetrwały właśnie, jakby chociaż dwa chyba najbardziej głośne, czyli Supersam w Warszawie i Dworzec w Katowicach, tak zwany Brutal z Katowic. Mamy przykład architektury budynków, o które toczy się teraz walka, jakby chociaż Krakowie czy Dom Chemika w Puławach, tak jakby wybiegając troszkę poza nasz rejon. Tak więc chciałam tu się zwrócić do gości. Co jest takiego w tej architekturze, że jednak gdzieś tam stanowi ona czasami problem? W moim odczuciu podstawowym jak gdyby walorem architektury, ale nie tylko architektury, dlatego że w kontekście architektury tego okresu należy mówić również o przestrzeni publicznej, w której ona istnieje. W większości przypadków nie są to obiekty tak zwane plombowe, czyli wstawiane, tylko to są elementy całej większej kompozycji przestrzennej. Ja myślę, że po prostu jest to... rzecz się zasadza w prostocie, czyli w jakiejś tam części to, co powiedział kolega, mówiąc, że czuje się modernistą. Jest to prostota myśli, prostota decyzji, konsekwencja przeprowadzonej całościowej myśli kompozycyjnej, funkcjonalnej, przestrzennej. Jest to cała zbudowana całość, a nie tylko sztuka dekoratorska. Czyli mówiąc inaczej, jest to architektura w pełnym rozumieniu tego słowa i często również urbanistyka, a nie dekoratorstwo i fasadowość. Myślę, że na tym to polega. Jest to połączenie sztuki architektonicznej z innymi sztukami, bo również z rzeźbą, z mozaiką, z dekoracją, ale komponowaną specjalnie dla obiektu, a nie tylko jako dekoracja, tylko jako element immanentny tej całości. To może takim skrócie kilka coś doda. Tak, tutaj rys tej architektury jako takiego dzieła właśnie totalnego jest bardzo często widoczny, no ale jednak właśnie mamy prostotę, mamy struktury wybudowane od podstaw, wpisane skończone kompozycje, wpisane w jakąś istniejącą tkankę miejską. No ale jednak, czy one się w takim razie, nie wiem, starzeją, że próbujemy się ich pozbyć? Starzeją się siłą rzeczy z racji zużycia materiałów. Trzeba pamiętać, że czasy, w których powstawały, dysponowały określonymi materiałami, określonymi technologiami. Siłą rzeczy ta substancja, taka czysto materialna, czysto techniczna, ulega zniszczeniu i destrukcji. Nie spełnia często parametrów technicznych, współczesnych wymagań związanych z użytkowaniem budynków. Często te budynki zmieniają właścicieli i zmienia się ich funkcja. Jest takie ładne powiedzenie, że budynki szukają życia tak jak życie szuka budynków i ważne jest to, żeby te dwie strony się spotkały, to znaczy potrzeba zachowania pewnych pierwotnych wartości danego obiektu z tym, że zmieniają się potrzeby, zmieniają się oczekiwania i zmieniają się użytkownicy. I żeby ci użytkownicy
mieli poszanowanie w korzystaniu z tego zastanego dziedzictwa architektonicznego i jednocześnie, żeby można było tak podchodzić do tego dziedzictwa, żeby nie dostosowywać do współczesnych oczekiwań realiów. Jest jeszcze jedno takie ładne powiedzenie, które mówi, że nie należy na siłę szukać funkcji dla budynku, dostosowywać się do budynku do funkcji, tylko raczej poszukiwać funkcji dla budynku. No właśnie, czy to w takim razie jest możliwe, żeby biorąc pod uwagę właśnie parametry techniczne, ekonomikę całego budynku, jak szukać tej nowej funkcji i jak starać się? Ten temat, do którego doszliśmy, to jest temat w ogóle o wszystkim w tym momencie. To można albo dwoma zdaniami powiedzieć, albo rozmawiać bez końca, bo tak jak nasze życie w architekturze jest bez końca, ono się nigdy nie skończy. Gdyby było tak, jak Małgosia mówi, to by było bardzo prosto, bardzo łatwo i bardzo dobrze, ale tak nie jest. Dlatego, że to jest problem między wyborem, między państwem opiekuńczym, a państwem wolnego rynku. I upraszczam oczywiście, ale to uproszczenie ma głęboki sens. Architektura, z którą mamy największy problem, to jest architektura na przykład okresu modernistycznego, architektura technologiczna. Ja to nazywam architektura technologiczna. Czyli na przykład hotele, czyli na przykład dworce, czyli na przykład tego typu obiekty, których nie da się przełożyć na współczesne standardy. Ja mam taki przykład zarówno Szkieletora, jak i Krakowie. To są inwestycje w tej chwili dwie prywatne. Bo albo będzie, w ogóle muszę powiedzieć swoje credo, ja jestem stuprocentowym przeciwnikiem, tak jak Akademia Pedagogiczna. Albo coś uznajemy, że jest za dzieło i chronimy, a nie majstrujemy, że taki kulawy potworek z tego wychodzi. Jeżeli się nie da tego dostosować, to należy po prostu ten budynek usunąć, a nie zrobić z niego potworka. Zarchiwizować, doprowadzić do pełnej inwentaryzacji, zachować ewentualnie walory urbanistyczne, natomiast budynek zburzyć. Dlatego, że robienie potworków, które są robione z innych materiałów, kompletnie z innych proporcji, grubości i tak dalej, jest moim zdaniem, no, nie wiem jakiego tu mocnego słowa użyć, ale jest barbarzyństwem. To jest proste wyobrazić na przykład, żeby się kapelusz pogrubiało, dorabiałoby się na przykład do pomnika Adama Mickiewicza na rynku. To w ogóle się takiego innego gościa zrobiło. No przecież to są rzeczy niemożliwe, prawda? Bo go cieplimy, bo pogrubimy, bo zmarznie, bo ma za cienki ten płaszcz, coś ma tam. No przecież to potwór z tego wyjdzie. W związku z tym, moim zdaniem, trzeba podjąć decyzję jednoznaczną. A decyzje są proste, to znaczy nie są proste, natomiast model jest dość prosty. Albo bierzemy to na siebie jako podatnik i będziemy płacić z naszych podatków. Proszę bardzo, jestem za, jeżeli rząd potrafi zrobić tak, żeby wyprowadzić podatki, ludzie na to przystaną, bo to jest ruch obywatelski, płacić wyższe podatki i będziemy chronić wtedy, co gremia ustalą, że jest do chronienia. A jeżeli mamy decyzję wystawienia na sprzedaż, to mechanizm jest bardzo prosty. Inwestor to kupuje, zakłada spółkę celową pod określoną funkcję i bierze na to pieniądze z banku. Bank nie da pieniędzy, jeżeli nie będzie przychód odpowiedni zrobiony. Jeżeli nie będzie wykazany biznesplan taki, który pokaże, że na przykład przez 15 lat będzie generował ten budynek zyski. Jeżeli byśmy dzisiaj wzięli budynek Krakowi, ktoś za to kupuje, ja nie oceniam w tej chwili tego, czy to był dobry projekt, czy to był zły projekt, czy tak jak Szkieletor, prawda, który był projektem też w określonej epoce nagrodą konkursową. Akurat notabene konkurs dokładnie w tym roku, 42 lata to już ma chyba, jak ja zdawałem egzamin wstępny na Wydział Architektury, profesor Ars, właśnie Leśniodorski wygrali
konkurs. Także całe moje życie stoi ten budynek. No znaczy nie stoi, ale jakby epopeja trwa tego szkieletora. Ale wracając do tych założeń ekonomicznych. Proszę Państwa, to jest absolutnie pustosłowie i proszę nie wierzyć, że to się da inaczej zrobić. Nie da się tego zrobić. Jak Państwo biorą kredyt na samochód, ten kredyt trzeba oddać. No oczywiście nie tym samochodem się w tym momencie zarabia, tylko gdzie indziej się zarabia, ale trzeba oddać, bo inaczej zabiorą samochód. I nie można twierdzić, że można kazać inwestorowi, to proszę wierzyć mi, czy to jest państwowy, czy to jest spółka prawa handlowego, nawet z udziałem Skarbu Państwa, czy nie, postąpi identycznie. Dlatego, że generowanie strat na spółce, która jest spółką prawa handlowego i na przykład jest na giełdzie papierów wartościowych i fundusze emerytalne na przykład mają udział w tym, jest przestępstwem. Żaden zarząd takiej spółki nie zrobi opowiadania, że jest budynek piękny i chrońmy go. Chrońmy go, no to niech podatnik go wykupi. Nie ma innej możliwości. No, ja upraszczam oczywiście tę myśl, ale nie ma innej możliwości. Oczywiście są budynki takie, które się da używać. Ja na przykład mam biuro na ulicy Świętego Jana w XVI-wiecznym budynku, ale tam jest 4 metry wysokości. A w hotelu Krakowia dzisiaj jakby włożyć wszystkie instalacje, które potrzebuje standard tego typu hotelu i zrobić go nadal hotelem albo biurowcem, czyli ta sama jakby funkcja, prawda, i 2,70 zgodnie z przepisami na popyt stale ludzi, jeżeli zrobimy podwieszone sufity, wszystkie orurowanie i tak dalej, tam będzie 1,80 m. Nie, w związku z tym trzeba z sześciu kondygnacji zrobić 5. Można zachować urbanistyczny układ. To już nie jest ten budynek, prawda? No i to są dylematy, które występują ciągle. Ja przy Krakowie się dowiedziałem z mediów, że jestem Żydem, masonem, faszystą monachijskim. No, wszystkich naraz. Zresztą sam tak. Ja uważam, że być masonem, Żydem jednym, no to są same komplementy. No. Nie znam starego, głupiego Żyda, więc po prostu... Ale boję się z tobą nie zgodzić. Nie jest, a propos Żydów. Nie. Oczywiście, że właśnie dlatego jest ta debata, bo się ludzie nie zgadzają, tylko takie są prawa rynku. Albo je zniesiemy i powiemy, że nas nie obowiązują, no to banki nie będą pożyczać pieniędzy, bo nie będą. Bo nie ma takiej możliwości, żeby pożyczały komuś, kto nie odda. W związku z tym te inwestycje nie będą. No, proszę Państwa, dlaczego przepiękna forma modernistyczna stadionu dziesięciolecia Hryniewieckiego i Lejkama w Warszawie, no co się stało? No została obsiadnięta przez Wietnamczyków, dlatego że on nie działał to jako stadion. Tam nikt powiedział, meczu nie zrobi. Nie, bo źle widać, bo nie pasuje do standardów dzisiaj obowiązujących. No i trzeba było to przerobić. Chyba, żebyśmy zostawili tam, albo będzie stragan, prawda, wietnamski, który tam był, albo miasto Warszawa bądź Skarb Państwa by finansował utrzymanie tego, no więc podatnik, no nie ma innej drogi, no czary, mary nie istnieją w tej materii. To ja się pozwolę, jak powiedziałam, nie zgodzę i spróbuję zaczarować. A mianowicie podam Państwu komercyjne inwestycje, skoro kolega używa argumentu inwestycji komercyjnych, że można wykorzystać te obiekty z przeszłości do współczesnych czasów. Pierwszy będzie ten, od którego Pani zaczęła nasze spotkanie. To jest budynek Lejkama, jednego z takich naszych najbardziej znanych architektów, któremu udało się uniknąć architektury socrealistycznej, a to tylko dlatego, że schował się w odpowiednim przedsiębiorstwie, a mianowicie w budownictwie przemysłowym. Ale to tak na marginesie. Firma, która zakupiła tak zwany okrągla, czyli dom towarowy, firma DTC, jest to firma na wskroś komercyjna, który ten rekonolak wyremontowała, użytkuje, krzywdy mu nie zrobiła, ucieszyła się i głosi wszędzie, że ma tak zwaną wartość dodaną, o której tutaj wspomniała.
Firma DTC, żeby było jeszcze ciekawiej, mniej więcej w tym roku, kiedy ta książeczka się ukazała, w 2006, jeśli pamięć mnie nie myli, Stowarzyszenie Architektów Polskich w Warszawie na swój własny koszt zorganizowała międzynarodową konferencję poświęconą ratowaniu zabytków tego okresu, wtedy nazywanych zabytkami, bo to w Europie się działa dyskusja na temat, czy to nazywać, wtedy się mówiło o zabytku, teraz się mówi o dziedzictwie kulturowym, ale jakby temat na osobną rozmowę. W związku z powyższym, jak najbardziej komercyjna spółka zagraniczna z kapitałem działającym w Polsce wyremontowała, cieszy się, traktuje taką wartość dodaną. Kolejny obiekt, który miał być wyburzony pod, na cele komercyjne, bo znajduje się w znakomitym miejscu w Warszawie i jednakowoż zapadła decyzja, jest to dworzec centralny, który miał być wyburzony, miała tam wartość działki przewyższać potrzeby remontowania i lokowania w tym miejscu inwestycji kolejowej. Został odremontowany, znakomicie się dostosował do współczesnych czasów. Dało się? Dało się. I to nie państwowe pieniądze, tylko kolejnictwa, czyli też spółki. A jeśli chodzi o niskie wysokości, a zaadoptowany został budynek biurowy, w którym mieści się hotel Marriott, i są odstępstwa od wysokości. Rzeczywiście koszykarz może się tam pogłaskać po głowie sufitem, ale jest hotel od lat, działa, da się. Budynek biurowy zaadoptowany na funkcję hotelową. Ja nie bez powodu powiedziałam na początku, że kolega się nie zgodził, że to nie powinno być tak, że szuka się miejsca, znajduje świetny budynek i stwierdza się, że on się do niczego nie nadaje, znaczy nie, to nie nadaje się do tego, co my byśmy chcieli tam zrobić. Że wprost przeciwnie, powinno się właśnie, i takie jest współczesne myślenie do obiektach tego okresu, że szuka się takiej funkcji dla obiektu, żeby nie zniszczyć jego wartości, żeby móc go użytkować, móc go dostosować do nowego sposobu użytkowania, ale nie niszczyć istoty jego pierwotnych wartości. Tak jak to się dzieje na przykład z kościołami, u nas jeszcze nie, ale w świecie tak zwanej zachodniej Europy, gdzie adoptuje się budynki kościelne, nie niszcząc wyrazu artystycznego i estetycznego, dostosowując do nowych funkcji. Wszystko można, pytanie, czy jest wola. A branie pod uwagę tylko i wyłącznie interesu ekonomicznego, anonimowego inwestora, anonimowego w tym sensie, że jak mówi jeden ze znanych filozofów, takich inwestorów określa się mianem anonimowych dziedziców albo nieobecnych dziedziców, dlatego że jest to kapitał spekulacyjny, w cudzysłowie oczywiście mówiąc handlowo, ale jest to kapitał, który przepływa z jednego rynku na drugi, nie jest zainteresowany tożsamością danego miejsca, tożsamością lokalną. On się z nią nie identyfikuje, bo jeśli nawet jest kapitałem krajowym, to nie jest kapitałem z tego miejsca konkretnego. On nie jest zainteresowany, bo go interesuje, tak jak słusznie kolega zauważył, czysty interes i rachunek ekonomiczny, a nie spuścizna kulturowa i tożsamość ludzi, którzy identyfikują się z danym miejscem, z danym, nie tylko z miastem, nawet z daną konkretną lokalizacją, bo świat składa się z małych wbrew pozorom rzeczy. I nie można wszystkiego sprowadzać tylko i wyłącznie do wymiaru ekonomicznego. Oczywiście ekonomia jest bardzo ważnym elementem, bo budynki inaczej umrą. I dlatego mówię, trzeba szukać funkcji takiej dla budynku, która uszanuje jego istotne, pierwotne wartości. Nie to, że trzeba zachować wszystko po klamkę, aczkolwiek klamka często bywa bardzo znamienitym elementem. Można takie rzeczy robić. Jest zresztą w tej chwili taki trend w ogóle w gospodarce nastawiany na turystykę kulturową. Jest wzrost znaczenia jako gałęzi ekonomicznej w ogóle turystyki i to turystyki nastawionej coraz częściej nie na obiekty tak zwane, nazwijmy to, głęboko historyczne, które powiedzmy ludzie w jakiś sposób sobie przyswoili, tylko na wydarzenia, obiekty w tym architektoniczne, które pokazują kulturę danego społeczeństwa, również kulturę współczesną. Ludzie chcą poznawać społeczności poprzez ich właśnie architekturę, sztukę, również tą współczesną. Stąd takie zainteresowanie, bo jesteśmy w Hucie, w Nowej Hucie, również architekturą tego okresu się pojawiło, dlatego że jest to pewna całość spójna, która przetrwała szczęśliwie i można się nią pochwalić. Także ekonomia różnymi drogami chadza i nie sprowadza się tylko i wyłącznie do rachunku bankowego. Kultura i tożsamość jest niewymierna.
Nie ma darmowych obiadów. To są wszystko pustosłowia, tylko trzeba sięgnąć głębiej. Jeżeli koleżanka by popatrzyła na okrąglak, to by bardzo dobrze wiedziała, jakie aktywa są w tej spółce i na jakiej spółce na jakich aktywach ta spółka zarabia, a okrąglak jest wystawiony tylko po prostu na pokaz. Jeżeli byś... Nie można, bo to ktoś musi to dać. Jeżeli by do Krakowi zostały dołożone tereny na przykład, na których by można komercyjną budowlę zrobić, to można zrobić deficytowy budynek, ale w sumie wszystko musi się domykać. Ja nie będę na ten temat dyskutował, bo po prostu no, ja te pieniądze od 30 lat wydaję i wiem, jak to działa. Jeżeli ale ja nie chciałabym, żebyśmy sprowadzali tą rozmowę tutaj wobec państwa tylko i wyłącznie do hotelu Krakowia. Ja chciałabym, żebyśmy troszkę szerzej mówili. Ja daję to jako przykład. Jeżeli chodzi, bo to są kompletnie chybione przykłady, na przykład dworzec centralny. To nie jest dochodowy budynek, to nie jest budynek, który został zakupiony. To jest teren, który służy jako dach nad peronami i koniec. I na to sobie można w tym momencie pozwolić. Natomiast to nie jest inwestycja, która ma nowo generować nowe rzeczy. To są bardzo duże różnice. Ja nie jestem przeciwnikiem przecież architektury jakiejkolwiek historycznej. Akurat tak się składa, że ja i moja rodzina pochodzimy z Krakowa i to prawie 700 lat, to jest parę lat pierwsze korzenie. W związku z tym ja nie jestem człowiekiem, który w tym mieście zmierza do tego, żeby cokolwiek niszczyć. Bo trochę moja rodzina zrobiła i tak dalej, tylko naprawdę potrafię tak samo liczyć i odpowiadam na pytania, które mi zadaje klient. Ja jestem wykonawcą pewnych rzeczy i staram się to robić jak najlepiej, a nie jestem człowiekiem, który po prostu żyje z tego, że oprotestowuje. Bo to jest bardzo łatwo być generatorem problemów. Natomiast jak wyjść z tego klinczu momentami, to jest rzecz bardzo trudna. Do tego powinien Skarb Państwa wejść, właśnie mówię, jak chcę, żeby pewne rzeczy dźwigać, żeby coraz więcej. Jest w tej chwili na liście około 800 budynków modernistycznych w Polsce. Jeżeli się pójdzie w tym kierunku, to proszę sobie wyobrazić, jakie obciążenia wpisania w rejestr na przykład będzie Państwo ponosić. Proszę bardzo, niech weźmie. Ostatnio w wyborach mieliśmy takie deklaracje, obietnice, ile to, co to się zrobi, jakie to rzeczy będą. No poczekamy, zobaczymy. No. Ja wiem, że nie ma darmowych obiadów. To mnie życie nauczyło. Zaraz idę na emeryturę, więc już więcej się pewnie nie nauczę, ale to, co jest, to wiem. No. Tyle. No i naprawdę to nie jest kwestia taka, że ja jestem przeciwko, że przeciwko kulturowych, że, bo to jest bardzo łatwo szermować takim argumentem. Nie, pieniądz nie decyduje, bo my tu społeczne. Tak, wszystko prawda, ale na końcu drogi decyduje, jeżeli mamy gospodarkę wolnorynkową. Bo ja nie pójdę do sklepu i powiem, niech, że pani mi da tę flaszkę, bo po prostu ona mi się podoba. No naprawdę, mi pan stówkę zapłaci. No, taka jest prawda, no, nikt nie daje nic za darmo. No. Nie znam takiej instytucji, która by dawała za darmo. No, mamy tu szereg argumentów od właśnie turystyki kulturowej, która może być szansą od próby właśnie zmiany funkcji przy zachowaniu wszystkich walorów po argumenty ekonomiczne. Też nadmierny przyrost, to bardzo też dziękuję, że pan to wywołał, bo to też często podnoszony argument, nadmierny przyrost właśnie tej tkanki zabytkowej. Natomiast ja bym jeszcze raz właśnie chciała wrócić do tego, że bardzo interesującą cechą jakby tego tej fascynacji modernizmem jest właśnie to, że bardzo wiele inicjatyw to inicjatywy oddolne i bardzo wiele grup spontanicznie jakby gdzieś staje w obronie tych budynków, czy w ogóle próbuje jakby wzniecić dyskusję na ten temat. Dlatego ja myślę, że to jest dobry moment, żeby Państwu oddać głos. Może spytać się, czy Państwo chcieliby tutaj w tej dyskusji czy zabrać głos, czy może zadać pytanie. Ja jeszcze tylko jedno tylko króciutkie bardzo. Bo ja chcę powiedzieć, że przecież to wspaniali architekci robili te budynki. Ja się od
Przecież ja byłem wykształcony właśnie przez tych ludzi wszystkich. Ja z wielkim szacunkiem się odnoszę. Ja kocham socrealizm. Uważam, że jest to najlepszy kawałek od czasów prawa magdeburskiego, kawałek urbanistyki w Krakowie. Bez dwóch zdań. Ja tylko staram się przejaskrawiać pewne realia. Dlaczego? I odpowiem ostatnie, co ja uważam. Dlaczego architektura modernistyczna w tej chwili tak pociąga szczególnie ludzi młodych, czy jakby generację trochę zbuntowaną i słusznie? Bo bieda jest nostalgiczna. To jest bardzo charakterystyczna cecha. I w związku z tym dużo ludzi się gromadzi, organizuje, bo się to podoba, to się zaczyna kochać, identyfikować się. I to jest też pewien początek takiego procesu. To jest bardzo charakterystyczna cecha. Zachowajmy ten argument w pamięci, bo myślę, że to jest też jakby sama dyskusja o tym, czemu ta architektura jest pociągająca dzisiaj, też jest bardzo ciekawa, były już próby odpowiedzi, ale to może jeszcze wrócimy. Dzień dobry. Ja mam taki temat do podrzucenia, który tutaj nie został wywołany, ale wiąże się z tym, o czym Państwo mówili, czyli o jakby dostosowaniu funkcji budynków do tych nowoczesnych potrzeb. Ja jestem takim tutaj mieszkańcem Nowej Huty z wyboru i ja moim znajomym zawsze tutaj, których zapraszam, mówię, że popatrzcie sobie tutaj, jak ja mam ładnie przed oknem, aby sobie po prostu siedźcie, będziecie mieli swoich portierów, będziecie mieli wideofon, będziecie mieli swoje dzieci, które są odgrodzone płotem od tych wszystkich innych placów zabaw. Ja teraz idąc ulicą Bulwarową na spacer, z takim trochę smutkiem zauważam tą inwestycję Kraków, która nazywa się Modernity, tak? Gdzie hotel robotniczy zaadaptowano na coś w rodzaju zamkniętego osiedla z prywatnym parkiem. Te pojęcia zawsze mnie tak trochę wewnętrznie burzyły i z takim trochę smutkiem patrzę, że ten ostatni bastion, czyli ta nowa huta wolna od tego wszystkiego, tutaj padła i z takim niepokojem patrzę, żeby nie stał się to jakiś taki precedens, który pójdzie dalej, prawda? Czy nie należałoby, chroniąc, prawda, nowa huta jest pod ochroną konserwatorską, czy to samo założenie otwartości tej architektury, że nie zamyka się, że to nie są te osiedla czy budynki zamknięte, czy to nie powinno podlegać ochronie i czy ja się słusznie boję, prawda? Tak chciałem się zapytać, czy bo nowa huta jest jakby przedmiotem takiego większego rozwoju, który jest zaplanowany na kilkanaście lat. Czy może ja się po prostu czepiam? Ktoś chce coś zrobić, jest prywatny inwestor, chce zrobić mieszkania, sprowadzić tu ludzi, no a ja szukam dziury w cali. Tak? Taki temat się podrzucić, może Państwu, ale Państwu też. Ja mogę tylko króciutko, może kolega chce to powiedzieć, ale to jakby jest temat na oddzielną rozmowę. Bo to są dwie kwestie. To jest kwestia na pewno własności, ale druga to jest kwestia planowania, bo gdyby pewne zapisy w planie uniemożliwiały wydzielanie takich rzeczy, ja traktowały jak gdyby o przestrzeni publicznej, ale to musiałby być zapis prawa miejscowego, a to tylko na marginesie, bo to nawet wracając w pewnym stopniu do wypowiedzi kolegi a propos własności i możliwości korzystania z tej własności, bolączką nie tylko Krakowa, ale w ogóle wielu miast i przestrzeni w Polsce jest to, że po 2003 roku u nas nie wszystkie miasta są pokryte planami i to jest bolączka podstawowa, bo gdyby w planie były pewne rzeczy zapisywane, nie byłoby takich sytuacji, o której tu kolega wspominał, bo inwestor wiedziałby co i jak, na jakich warunkach nabywa. Ale to niestety po prostu to jest jakby szerszy termin, nie na temat tej rozmowy, myślę, to jest. Po prostu to tylko tak gwoli, czy odrobinę odpowiedzi. To faktycznie to jest szerszy temat. Mnie się wydaje, że po prostu wszystko następuje za szybko. Że to, co robimy, gigantyczny skok w Polsce, został zrobiony przez 25 lat, bezapelacyjnie olbrzymi skok. Masę rzeczy się poprawiło, rozwinęło. Ale wydaje mi się, że zrobiło się to za szybko. Dzieje się to za szybko, że w tym sensie niedobrym chciwość strasznie przyspiesza. Ja uważam, że nowa huta jest takim reliktem. Ja bym się nie bał tego, co Pan mówi. Ja myślę, że nowa huta przetrwa w tym swoim wyrazie. Pod warunkiem, że będzie bezpieczna.
Jak nie będzie bezpieczna, to ludzie się sami zaczną chronić w jakiś sposób. A chronienie się, no to jest zamykanie się w jakimś sensie, więc pan lepiej wie niż ja, ale ja życzę szczerze, żeby naprawdę to miejsce, które uważam za fantastyczne, przetrwało w takim wyrazie, tylko było coraz lepsze, jakościowo się poprawiało, to znaczy było czystsze. Czy Państwo dopominają plan miejscowy? Zieleń, która tutaj jest, która wyrastała 40-50 lat, no dzisiaj dorosła, prawda? No, porównać Nową Hutę z, jak się nazywa, to tam, gdzie kampus jest nowy, to Rucze. No przecież to jest dramatyczna sytuacja jakaś zupełnie za tymi parawanami takimi, że w ogóle nie wiadomo, gdzie się jest. No to porównać ten kawałek miasta, to w ogóle... Zresztą ja jak mam gości jakichś za granicy, no to naprawdę nie wiozę im pokazać barokowy kościół nasz, bo słabszy mamy barok niż Włosi. Natomiast czegoś takiego oni nie mają i nie będą mieli nigdy. Żeby nie wiem, ile pieniędzy na to wydali gdziekolwiek. Myślę, że tu nam jeszcze wyszła ta ważna cecha, która się ciągnie właśnie od międzywojnia, że w modernizmie się bardzo dobrze mieszka. To tak, dorzucę. Wydaje mi się, że to nie miała być dyskusja o fascynacji modernizmem, tylko o praktyczności czy możliwości zachowania dorobku architektonicznego PRL-u w dzisiejszej Polsce. I to jest jedno. Druga sprawa jest taka, poruszona zostały aspekty opieki konserwatorskiej, czyli jakiegoś chronienia pewnego obiektu przez konserwatora, czyli przez władze lokalne, czy państwowe. I to jest aspekt polityczny tutaj nieporuszany, że przecież prawicowe środowiska, które przejęły władzę w Polsce prawie całkowicie obecnie, nie są zainteresowane żadnym chronieniem reliktów PRL-u. Oni by chcieli zburzyć to wszystko. Więc tu jest pod górkę taka politycznie sprawa schronienia tego typu obiektu, bo wielu, przypuszczam, ludzi, którzy mają wpływ na te sprawy, po prostu uważa, że to jest absurdalna koncepcja, żeby obiekty tego typu chronić, i to dużo zależy od władz lokalnych, które znajdą sobie jakieś zasoby intelektualne, żeby tego typu sprawy przeprowadzać, bo mamy plac centralny w Nowej Hucie, nazywa się imienia Reagana. Dwie ulice dalej jest imienia Rydza Śmigłego. Odnoszę wrażenie, że ludzie, którzy tego typu pociągnięcia dokonują, najchętniej by to wszystko zburzyli, a nie chronili. Więc tu jest kwestia walki politycznej o celowość takiego przedsięwzięcia w ogóle. Ja myślę, że to już chyba to już... Wie pan, ja myślę, że te wybory ostatnie najlepiej pokazały, że świat idzie do przodu, że zaczyna się, choćby nawet władza obecna kompletnie nie zrozumiała efektu tego, który zaistniał, ludzi młodych, kompletnie innego widzenia świata, czy on się buntem objawia, czy czymkolwiek. Ja bym się nie bał tego, że tu będzie efekt polityczny działał, że to tam... Na przykład plac centralny nigdy nie zostanie wyremontowany, bo... Ale to nie z powodu, nie, myślę, że będzie, no. Wie pan, no zawsze jest takie ciążenie jednak mimo wszystko bardziej. Zresztą prezydent obecny, zawsze wiem, że takie ruchy próbował wykonywać, prawda, w stronę Nowej Huty. Ale jak będą pieniądze, to moim zdaniem będzie zrobione. No Kraków ma długi dość duży, no zostały zbudowane te inwestycje, stadiony te kongresowe. No to są olbrzymie pieniądze, które trzeba zwracać bankowi, prawda? I znowu to, co Małgosia nie lubi, że pieniądze trzeba oddawać, no jak się pożycza na coś. Wiesz, jak ja lubię, żeby oddawać, mnie zwłaszcza. Ja na przykład w ogóle nie lubię pożyczać, bo trzeba oddawać, w związku z tym nie pożyczam. Tylko obserwuję, jak są tacy, co pożyczają i nie są w stanie oddać, więc... Pięknie lubię. Także ja bym się nie bał tych politycznych takich upiorów jakichś, które gdzieś mają wisieć i jeszcze mają ten... czasy, nasze czasy tępić, że prawicowe. Myślę, że... Pałac Kultury miał być obywatelsko burzony przez, gdzieś wyczytałem na internecie, ale to był taki okres, wie pan, takiego bredzenia, takiego... Został wpisany do rejestru zawodów. Generacja cała, wie pan, już zaczyna... No to został wpisany. Nie, to tego bym się, to takich rzeczy bym się nie bał.
Dobrze, młodzi ludzie mają rozsądek, mówię, nie dopuszczą do takich absurdów, że to jest absurd, to są fobie jakieś, które... Można. Nie byłbym się tego. Ja tylko w uzupełnieniu głosu kolegi. To padło zresztą na początku naszego dzisiaj to spotkanie i padło w wielu miejscach. Ja myślę, że to widać wyraźnie. Zmieniają się nam uczestnicy tego, co się dzieje wokół nas i w przestrzeni. I myślę, że mądrość jest w tak zwanym społeczeństwie lokalnym. To, co mówiłam, najważniejsza jest identyfikacja. Tak jak pan się identyfikuje z miejscem, w którym pan się... To jest działanie lokalne. Jeśli te ruchy lokalne mają miejsce, z całą pewnością mądrość będzie w nich tkwiła. Gdyby pan pewną rzecz, pan dwie, nazwijmy to dwa hasła. Pierwsze to chciwość w znaczeniu, no to jest coś, co pojawiło się w ostatnich latach, w ramach tych wszystkich tam zmian naszych. I druga sprawa to kwestia użytkownika danego obiektu zabytkowego. Czyli tego, że no wolny rynek wymusza pewne rzeczy odnośnie działań związanych z użytkowaniem danego obiektu. Myślę, że przykładem takim, który dobrze obrazuje, jak można zepsuć dzięki temu, że no, to jest moje, to jest komercyjne, czy też ja jestem właścicielem i zrobię na zasadzie wolność domku w swoim domku, zrobię z obiektem, co tylko mi się żywnie spodoba. Jest przykład niedaleko stąd, mianowicie osiedle Centrum A i jeden, właściwie nawet chyba dwa bloki, które mają odnowioną elewację. Po jednej stronie ulicy na osiedlu Centrum B są bloki jeszcze ze starą elewacją, z ładną okładziną w charakterze rustyki przypominającej kamień. I po drugiej stronie są budynki po ociepleniu, pokryte styropianem w kolorze milicyjny niebieski. I w tym momencie myślę, że jest to przykład tego, że wprawdzie zostały te budynki wpisane już jakiś czas temu na wszelką listę konserwatorską, ale jednocześnie właśnie zachodzi tutaj przypadek tego, o czym pan wspomniał, że no, skoro to moje, no to w tym momencie na zasadzie takiej, że wolność domku w swoim domku i mogę z tym zrobić co chcę, bo ja za to zapłaciłem, wspólnota może zdecydować, że furda wszystkie przepisy, furda wszystkie wpisania wszystkiego na listę zabytkową, ponieważ dojdziemy do wniosku, że no jest nam zimno, czy też na sąsiednim osiedlu ocieplono budynki, no to ocieplimy my i zrobimy coś takiego, jak można to obejrzeć gołym okiem. Nie, wie pan, to nie do końca tak, bo ja uważam, że pan ma rację. Kwestia jest pewnych decyzji, które też państwo podejmuje. Bo jeżeli pan, na przykład, kupuje parcelę albo jakiś tam pawilon, który jest niczym, prawda, nie w żadnym rejestrze, nigdzie, no kupuje pan jakieś działkę, bierze pan pieniądze, pożycza, pan kupuje. I w trakcie pana inwestycji konserwator włazi panu i mówi pan, nie, pan teraz tego nie zbuduje, bo ja sobie jak urzędnik państwowy zaczynam rozpoczynać procedurę wpisania w rejestr i blokuje panu całą inwestycję i doprowadza pana do bankructwa. Jeżeli tak, to niech państwo weźmie odpowiedzialność w tym momencie za to, skoro ono panu zabiera pana prawa nabyte w trakcie. Jeżeli będzie wcześniej, nikt tego nie kupi, albo kupi za psie pieniądze, prawda? To, co jest możliwe do wygenerowania, jeżeli miałby przejąć i zarabiać na tym, to zapłaci tyle, rynek ustali cenę, że to jest tyle warte, bo tyle można z tego wygenerować. Ale nie można w trakcie pana życia, kiedy pan prowadzi pewną rzecz, ni stąd, ni zowąd panu taką rzecz robi. To jest bezprawie. To jest bezprawie. Prawo wstecznie nie może działać w takiej sytuacji. To się bardzo łatwo mówi na ten temat, że oczywiście możemy, bo są wyższe racje, wyższe dobra narodowe, publiczne, kulturowe, ale trzeba popatrzeć na życie firmy, na życie człowieka, ludzi tam zatrudnionych. No, to nie jest tak. Oczywiście, ale to jest 100% prawda.
jedna wiedziała kształt wszystkiego doskonale wiemy, tylko że prawo zadziałało wcześniej niż spółdzielnie mieszkaniowe niż wspólnota Adren postanowiło zmienić wygląd tego budynku. W do rejestru zabytków był już w początku lat 80. Nie, to ja powiem, znaczy ja się domyślam, o co panu chodzi. Nowa huta jest wpisana do rejestru jako układ. Nie są wpisane, i na tym polega problem nowej huty. Nie są wpisane poszczególne, tak, dlatego powiedziałam, że mankamentem jest to, co powiedziałam już w którymś momencie. Jest brak planu miejscowego. Gdyby w planie miejscowym te obiekty były ujęte również przez konserwatora jako obiekty chronione i opisane było, co wolno i jak wolno, na jakim etapie, to nikt by nie pomalował bez zgody konserwatora na różowy, niebieski czy dowolny kolor, nawet zakładając ocieplenie, bo wtedy na etapie uchwalania planu miejscowego, jeśli konserwator zabytków zabezpieczy te obiekty i powie, że chwila, zanim będzie podjęta jakakolwiek ingerencja w ten obiekt, obojętnie czego ona będzie dotyczyła, to trzeba uzyskać uzgodnienie z konserwatorem i on wtedy może na tym etapie wskazać, czy trzeba zachować tektonikę podziałów, trzeba zachować kolorystykę, wykonać takie, a takie czynności, ale to musi być na etapie planu miejscowego i wtedy, nawet łącząc wypowiedź kolegi, ta wspólnota, jeśli powie, aha, zimno nam, będziemy docieplać, to już wie, że obiekt jest wpisany do rejestru albo jest objęty ochroną z tytułu planu miejscowego, bo to są dwa sposoby ochrony, albo wpis do planu, zapis w planie, albo wpis do rejestru. Ale wie i wtedy idzie, uzgadnia ten projekt termoizolacji i wtedy jest po Bożemu. A jeśli jest wpisany tylko układ, a wspólnota nie zburzyła wtedy tego układu, tylko pomalowała ścianę. Ta ściana była niczym nie chroniona i urzędnikowi nic do tego. No niestety, jak się nie dopilnuje pewnych rzeczy. I stąd powiedziałam, wszystko w Państwa rękach, w społeczności lokalnej, dopominanie się, jeśli chcecie Państwo chronić tą przestrzeń, w której mieszkacie, o to, żeby tutaj powstały plany miejscowe. Wydaje mi się, że te obiekty były wpisane do rejestru zabytkowych. Na przykład, to, znaczy, na to nie odpowiem, bo tego nie wiem. Nie, no oczywiście. Ja wiem, że na pewno układ był wpisany, co do obiektów nie wchodzi. Był wpisany jako taki, ale też już w latach 80. obiekty w okolicach Placu Centralnego były objęte wpisem konserwatorskim i na przykład... Mogły być tylko w ewidencji najwyżej, jeśli już by, tak mogło nie być. Nie wiem, nie jestem zorientowany. Wpisane do tego w ten sposób, że nie wiem, czy były tylko w ewidencji, czy też miały jeszcze jakieś tam dodatkowe, nazwijmy to, umocowania prawne, ale w budynku, w którym znajduje się w tej chwili na parterze firma fotograficzna i obok jest ta niby galeria wszelaka, to jest naprzeciwko strony budynek, nie można było na przykład na początku lat 80. już przedzielać balkonów, bo był jeden zbiorczy balkon, coś w rodzaju tarasu na wyższej konfiguracji. Nie można tego było przedzielać, ponieważ na zasadzie, że tu jest moje mieszkanie, więc oddzielę sobie kawałek ten, gdzie jest ten mój teoretyczny balkon, bo na to musiał wyrazić zgodę konserwatora. Dlatego potrzeby stwierdziłem właśnie w ten sposób, że jest to objęte czynnią. Wie pan, niech pan weźmie jeszcze pod uwagę, że szybkość działania jest konserwatora taka, że jakby właściciel tego nie zrobił, to pierwszy by umarł. Czy może jeszcze mają państwo pytania? Ja witam i dzień dobry państwu. Mam takie pytanie, bo też... Jakby od początku może samego. Państwo skupiają się przede wszystkim na takich obiektach wybitnych, nazwijmy to, charakterystycznych. Tymczasem wydaje mi się, pominęli Państwo bardzo ważną kwestię budynków, mam na myśli osiedli z Wielkiej Płyty, które też są takim pewnym dziedzictwem PRL-u. I tu jest moje pytanie, jak Państwo właśnie podchodzą do ewentualnej rewitalizacji, nazwę takich dodania wartości architektonicznych właśnie tym budynkom, ewentualnie jeżeli nie osiedlam, no to też takim pojedynczym wieżowcom stojącym w różnych punktach miasta i czy budynkowa się z tego okresu. Po drugie, jak Państwo podchodzą do zachowania ewentualnie budynków przemysłowych, takich jak na przykład
słynny budynek Talbotu przy ulicy Romanowicza, czy bardzo podobny, nazwę to stylem architektonicznym, przy ulicy Grzegorzeckiej, przy zakładach Sielemieckiego. Kolejne moje pytanie dotyczy, jeżeli już byliśmy w Hucie, na portalu na przykład Krakowia Vintage, czy w Kraków na starych fotografiach, widzimy, jest mnóstwo zdjęć, które pokazują właśnie nową Hutę bez właśnie tej zieleni, którą, jak rozumie pan profesor, przepraszam, bo nie byłem na początku w konferencji, mówi o tej zieleni, że ona wyrosła w ciągu 40 lat, czy może jednak nie byłoby lepszym pomysłem przerzedzenie pewne tej zieleni tak, żeby właśnie pokazać, odsłonić tą architekturę nowej Huty, przez co może bardziej byłyby czytelny cały zamysł architektoniczny tej dzielnicy. I też takie kolejne pytanie, czy może właśnie bardziej byłaby doceniana przez, bo ja uważam trochę my jako gośni z architektury w sobie, przepraszam za takie sformułowanie, widzimy właśnie, nie patrzymy poza koniec własnego nosa, tylko w zasadzie ta architektura może być niedoceniana przez ogół społeczeństwa, gdyż faktycznie kojarzy się z minionym ustrojem, a też no, w większości wypadków jakoś nie jest ta architektura no, faktycznie wybitna, poza takimi przykładami jak nie wiem, Hotel Krakowia, czy właśnie wspomniany przez pana, przez państwa budynek Super Sam w Warszawie. Może jednak przydałaby się pewna przebudowa tych obiektów, dodanie jakichś elementów fasady właśnie, żeby te budynki były bardziej atrakcyjne, powiedzmy w takiej tkance miejskiej. Właściwie ja może tylko na fragment, bo akurat tutaj się zetknąłem z jednym projektem. Ja tylko to dwóch rzeczy powiem. Ja uważam osobiście, ja jestem, no nie chcę powiedzieć, że miłośnikiem, bo to może by była przesada, ale uważam, że pod względem urbanistyki w przeszłości, czyli w tych czasach, mieliśmy znacznie lepszą urbanistykę niż mamy w tej chwili. Ja uważam, że największą bolączką w tej chwili nie jest architektura, która powstaje nowa, tylko urbanistyka. Urbanistyka jest bardzo niedobra. Takie jest moje zdanie. A też kreowana jest nie przez, wie pan, bo to też trzeba jedną rzecz uświadomić sobie, że w tej chwili w zasadzie urbanistykę i przestrzeń kreują przepisy, a nie społeczność, architekt, przepisy. Warunki techniczne, odległości, nasłonecznienia, przesłaniania i tak dalej, i tak dalej. Ja jestem zwolennikiem wielkich takich osiedli, które powstawały. One były może biedne, może były przestrzennie, te mieszkania były gorsze, ale one miały pewną logikę, dyscyplinę, architektury, które ja właśnie lubię. W odróżnieniu od tych dziobów, szpiców, takich jakichś kółek, łyżwy, takie, które teraz się jakieś robi jedno na drugim. To jest fatalne. I druga rzecz, mogę powiedzieć o Romanowicza, o Przemysłowych, ponieważ zajmowałem się koncepcyjnie tym budynkiem i akurat widzi pan, to jest taki dobry przykład architektury poprzemysłowej, modernistycznej, bo to dość dawno. To jest budynek, który można absolutnie technologicznie zaadaptować na budynek taki, jak ma być, zgodnie z planem, bo tam nie może być nic innego, tylko może być biurowy budynek. Tam nie może być mieszkaniówka, na przykład w tym budynku, tak, na Romanowicza, w tym Talbocie, tam tylko może być biurowy budynek. No tak jest w planie, no to plan to zatwierdza Rada Miasta i tyle. Ale ten budynek z punktu widzenia na wysokości, na parametry swoje można bardzo pięknie zrobić. Jeżeli ja bym się tym kiedykolwiek zajmował, to na pewno bym szukał, żeby zrobić taki budynek, który w tym duchu byłby, co jest w tej chwili, bo to jest jego wartość. Natomiast technologicznie się to da zrobić. To tych dwóch rzeczy. Ja bym, przepraszam, że może jednak bardzo dobrze w takiej formie, jakiej jest, bo jednak jest to takie świadectwo do czasu, który powstał. Więc właśnie przerabianie go, w sensie jakiejś modernizacji, może bardzo zupełnie. Wie pan, to jest, oczywiście tak, nie, no, że forma by została, no ale widzi pan, ale na przykład już trzeba zastanowić się, jak rozwiązać problem przeszkleń. Już przepisy określają, jakie pan ma mieć na przykład w budynku biurowym wielkości minimalne przeszkleń, czyli krótko mówiąc po naszym prosto okien. Dzisiaj przepisy mówią, że pan nie może zrobić na przykład już dwuszybowego okna, tylko pan musi zrobić trzyszybowe, czyli dwukomorowe. Proszę sobie, to 40% podraża. Proszę sobie uświadomić, jakie w związku z tym są obciążenia. Ile waży takie okno, jaka musi być struktura ściany. Ja już nie mówię o przegrodach ciepłochronnych i tak dalej, i tak dalej. To nie jest takie proste.
albo powiedzieć, to ma zostać tak, no to panie, no to róbcie se, no, no to róbcie se, to ja się za to nie wezmę, bo nie jestem w stanie proszę, no. No i dlatego Hajdarowicz, który jest właścicielem tego, usiłuje to sprzedać. On na razie na tym zarabia, bo tam wynajmuje różne rzeczy, tam są, prawda? Zresztą to taki pomysł był, żeby to był taki budynek na start-upy, żeby to miało tak... No właśnie, tego typu. Jakby idąc od końca pana zadawania pytań, mam nadzieję, że nie pogubiłam. Jeśli chodzi o zieleń i odsłanianie architektury, my żyjemy w takim klimacie, w którym zieleń mamy raptem pół roku, a architekturę możemy oglądać przez pozostałe pół roku i śmiało ją oglądać, fotografować do woli. A zieleni mamy tylko w tych starych miejscach, bo jak powstają współczesne realizacje, to zresztą na co kolega zwrócił uwagę, że nie mamy urbanistyki. Zieleni pan prawie nie uświadczy po prostu, więc niech się pan cieszy, że to tak zielono. Ja to jeszcze dosadziłam. W związku z powyższym lepiej dosadzać, a liście spadną i architekturę będzie pan podziwiał przez więcej niż pół roku. Jeśli chodzi o to, o czym pan wspomniał, a mianowicie, że skupiamy się tu na takich perełkach, powiedzmy, czy jakichś takich spektakularnych przykładach, to chcę panu powiedzieć, że architekci, w tym również stowarzyszenie i moja osoba, to wspomniałam na początku naszej rozmowy. Znajdzie pan informacje na ten temat również, jeśli pan jest zaciekawiony, i zarówno dotyczące osiedli, jak i pojedynczych obiektów, i w tym mieszkaniowych również, w tych publikacjach Stowarzyszenia Architektów. One są dostępne w tej chwili, jeśli dobrze pamiętam, również na stronie internetowej można przeczytać o nich. Nie umyka to uwadze środowiska architektonicznego, także proszę być spokojny. Jest zainteresowanie tą problematyką. Ja zresztą w ślad za tą książką, od której zaczęliśmy, tej architektury lat 60., jestem w trakcie opracowywania czegoś takiego poświęconego urbanistyce tego okresu, o czym ty powiedziałaś, bo to rzeczywiście jest temat niezwykle interesujący. To tak na marginesie. I na resztę to chyba kolega, coś mi umknęło. Ta zieleń mi została chyba z tego, co pan pytał, i te pojedyncze obiekty, czy osiedla. Osiedla są przedmiotem zauważenia. Zresztą muszę panu powiedzieć, w trakcie tak zwanych badań kwerent na temat osiedli padło od wielu prezesów spółdzielni takie stwierdzenie, że po pierwsze ludzie nie chcą się z tych osiedli wyprowadzać. Po drugie chętnie niektórzy się wprowadzają z uwagi właśnie na tą ilość zieleni, na tą kompozycję urbanistyczną, o której kolega tutaj wcześniej wspomniał. No i tak jak pan przeprowadził się do Nowej Huty, też poszukując... Ja się wychowałem na fantastycznym osiedlu Widok, tak? I jakby miał wychowywać swoje dzieci, to bym chętnie wrócił, żeby one mogły... No więc taka jest refleksja po przeprowadzeniu kwerenty, że jednak ludzie cenią sobie te pewne odległości, które są pomiędzy obiektami. Tą dostępność zieleni, otwartość terenów. No, w dzisiejszej ekonomice trudno byłoby o taką małą intensywność zabudowy, ale dlatego te osiedla cieszą się dużą popularnością. Ale ja znowu powiem niepopularną rzecz, powiedzą państwo albo ktokolwiek, że jestem zdegenerowany pieniądzem, bo pod nim żyję, że tak powiem, pod presją tego pieniądza. Nie, ludzie do osiedla się nie wprowadzają. Ludzie albo kupują mieszkanie, albo wynajmują. I znowu jest kwestia ceny. Jeżeli ja kupuję mieszkanie na osiedlu Prokocim, to ja naprawdę nie płacę tyle, co już płacę w lepszych domach na osiedlu Widok lub w nowo budowanych, które już są sprzedawane po 15 tysięcy za metr kwadratowy, na przykład nad Wisłą w tej chwili po stronie Dębli. I jest wybór. I teraz ja się zastanawiam, czy ja wolę takie mniejsze pokoje, no może ta wielka płyta, która cholera wie, czy się przewróci, czy nie znienacka, ale płacę za nią 3000 zł, mam zielono, na przykład odległości i tak dalej. Mam wybór i o to moim zdaniem idzie w życiu. Mieć wybór. I wtedy, jeżeli się okaże, że wszyscy wybierają takie osiedla, gwarantuję państwu, że deweloperzy będą budować takie osiedla, bo nie budują to, co się sprzedaje. Dyskutować byśmy mogli długo, ja proponuję ostatnie pytanie. Tak, ja jeszcze chciałem wrócić do jakby sedna dzisiejszej debaty, bo pierwszy zarzut w stosunku do modernistycznej architektury to było to, że budynki się zestarzały, zaczyna się to wszystko sypać, nie spełnia norm, a drugi to był, że budzi negatywne emocje związane z PRL-em.
I tutaj mi się wysunęło takie pytanie, jak to jest możliwe, że jednocześnie w Polsce panuje niechęć do architektury z okresu PRL-u i jednocześnie rozkwitła ogromna miłość do PRL-owskich samochodów. Można zauważyć, jeśli ktoś siedzi rynek, że na przestrzeni ostatnich 10 lat no, kilkukrotnie wzrosły ceny w tzw. polskich Fiatów 125p, 126p. Obecnie syrenę w zasadzie trudno kupić poniżej kwoty pięciocyfrowej. No, trochę jest to taki dysonans, bo jakim cudem funkcjonuje, bo jest to taka sytuacja, że Polacy tęsknią i nienawidzą rzeczy z tego samego okresu. I no, takie jest moje pytanie. Ja panu zaraz odpowiem. Wie pan, ile Mojżesz prowadził Żydów lat na oko, żeby całe pokolenie wymarło? Po prostu dzisiaj się zmieniają pokolenia. Dla pana kwestia jakiegoś człowieka, który leżał tam 40 lat temu na styropianie gdzieś, czy go gdzieś w Arłamowie zamknęli, to jest historia, kompletnie odległa jakaś historia, chyba że się pan tym bardzo interesuje. Nie będzie pan żył emocjonalnie tą sprawą. No może były czasy dramatyczne, może były czasy złe, ale zaczyna pana interesować coś, co pana pociąga. No pociąga pana stary samochód, pociąga pana budynek, ten, w którym mieszkamy. No zaczyna się nowa jakby jakość. No, no tak jak młodzi ludzie w Ameryce, no byli Yuppies, później byli Milkis, hippisi jeszcze wcześniej byli, no to są, no to świat żyje, no i fajnie. Ja tylko dopowiem, to jest w zgodzie z tym, co kolega powiedział. Moje spostrzeżenie jest takie, że czasów i spuścizny PRL-u nie lubi określone pokolenie, które jak gdyby było w tym okresie, funkcjonowało i korzystało z tego czasu. Natomiast młodsze pokolenie bardzo lubi. To zresztą się przekłada, bo ja pamiętam z czasów swojej młodości, ja bardzo lubiłam między, tutaj dykteryjnie, bardzo lubiłam międzywojenne filmy, które trzeszczą i są w ogóle kiepskiej jakości i kiepskiej fabuły i w ogóle żadne właściwie, można powiedzieć, ale rodzaj takiego sentymentu. Natomiast pokolenie moich rodziców nie lubiło tych filmów, uważały za infantylne, nieciekawe i w ogóle nic nie warto. To tak śmiesznie, sinusoidalnie ta historia sobie idzie. Myślę, że to na tym polega mniej więcej, co kolega uprzejmy też zauważyć. Ja myślę, że ta sinusoida jest bardzo takim dobrym, nie chciałabym powiedzieć, zamknięciem dyskusji, bo z zamknięciem tego dzisiejszego spotkania dyskusja pozostaje nieustająco otwarta. Będziemy ją obserwować pewnie i w gazetach, i w rzeczywistości. Bardzo Państwu dziękuję za udział. Było mi ogromnie miło prowadzić z Państwem spotkanie. Dziękuję Państwu za przybycie. Dziękuję za zaproszenie.